Mniej, nawet mniej. Jakby zaczynał, był nauczycielem szkoły numer 2 wychowania fizycznego. Organizował, już wtedy go poznałem jako organizatora zawodów sportowych, między innymi w tenisie stołowym, bo razem uczestniczyłem w reprezentacji szkoły numer 4. I potem taki był, ja miałem z nim kontakt sporadyczny. Od 90 roku zacząłem biegać. Poznałem go tutaj właśnie jak na biegach szlakiem Walk nad Bzurą, jako komentatora, reportera. Także no, wspaniały człowiek, organizował wiele, pomagał nam w organizacji, tego półmaratonu. Uczestniczył z nami, bo jestem jednym z organizatorów biegów młodych olimpijczyków. Od początku, od pierwszego biegu był również jednym z organizatorów właśnie tych biegów, które się w dalszym ciągu odbywają. Facet to był człowiek, który miał nieprzeciętną wiedzę na temat sportu. Powiem Państwu taki przypadek. Kiedyś został zaproszony pan Krzyszkowiak na biegi młodych olimpijczyków do Gawłowa i mu przypomniał wynik, który pan Krzyszkowiak osiągnął tam na jakichś tam zawodach międzynarodowych, i on spytał się, skąd pan to o tym wie, bo ja nawet o tym wyniku to nawet ja nie pamiętałem, mówi. Miał taką wiedzę, był kopalnią wiedzy, a wyniki to miał wszystko, wyniki z poszczególnych zawodników to miał w jednym paluszku. Tak. Kontynuując tą myśl, co ty zacząłeś, ja wam powiem takie spotkanie. 5 lat temu, 6, przyjeżdża wicemistrz olimpijski Paweł Strzec do Warszawy. Załatwiałem takie spotkanie w gimnazjum u nas w Szczepenie. Jest wywiad ze Strzecem, on mówi, chwali się, że wszystko, tu skręcamy. Że wszystkie walki wygrał przed czasem. A on mówi tak, ale jedną walkę z Jugosławianinem w tym roku przegrałeś na punkty. On się zaklina, że nie. Nagle konsternacja, on przerywa konferencję. Był z nim Janek Szczepański. Janek Szczepański na wywiadzie powiedział tylko tak, tak i nie, nie. A wywiad cały sobie prowadził. Fakt. Nie było to ekip, to lata, gdzie nie ma komórek. Paweł Strzec zbiega na dół do sekretariatu, dzwoni do świętej pamięci Zmarzlyka, specjalisty absolutnego od boksu, i mówi, pyta się, bo nam potem odpowiada to sekretarka. On się pyta, mówi, ty, prawda to jest, ale co to jest za facet, co takie pierdoły wie? A on mówi, jest facet, aż się boję zrobić z nim, bo on wszystko o mnie wie. On wszystko o Pawle wiedział. I mówi, była taka sytuacja, że on powiedział jeszcze raz, ja się boję mówić, bo on wszystko wie. Mój kontakt z Sylwkiem był bardzo taki długi, można powiedzieć, bo przyszedłem do Sochaczewa grać w rugby, to ja już go znałem jako lekkoatletę, czołowego lekkoatletę Mazowsza i Polski na 400 metrów, samouka, który biegał z moimi kolegami, z Jankiem Pechem, tego wszyscy to znają, z Gawinowskimi, Wiśle, Płock. Ja potem jako 24-letni chłopak przyszedłem, 22-letni, przepraszam, przyszedłem grać w rugby. I Sylwek byłby moim trenerem od biegania. I było bardzo fajnie, bo on bardzo dużo wiedział o lekkiej atletyce. I praktycznie dzięki niemu ja jestem tu w Sochaczewie. Dzięki niemu nie byłem w wojsku. Dzięki niemu wiele rzeczy przekładało się tak, że ja jestem mu niesamowicie do końca wdzięczny. Ale uważam, że jeszcze młodzi... Wielu ludziom dużo pomógł, muszę powiedzieć. A przy tym kochał sport, kochał dzieci. No, on na zawody jeździł po to, żeby zobaczyć Cybulskę, żeby zobaczyć Dagmarę, żeby zobaczyć Natalkę, kogoś tam jeszcze. On po to jeździł na zawody, mówię wam. Ja pamiętam ostatnie jego zawody, kiedy ja mówię, żebyś nie jechał, mówi, nie, muszę zobaczyć, pogadać z nim. On niesamowicie lubił sport. Dzieci i młodzież, którzy uprawiają sport. Dagmara, powiedz dwa zdania. Ja pana Sylwka poznałam właśnie z zawodów komentatora, który, gdy szłam do niego też na wywiad do radia, to tak naprawdę on znał wszystkie moje czasy, których ja nie pamiętałam. Był człowiekiem niesamowitym. O każdym zawodniku tak naprawdę coś wiedział i bardzo miło wspominam. To jest właśnie istotne, że właśnie Sylwek znał całe rodziny, całe pokolenia. Jak na zawodach, czy szkolnego związku sportowego, czy na innych, on jak kogoś zobaczył z daleka biegnącego, to od razu wiedział, tak, już tutaj biegnie na przykład nasz zawodnik z naszego rejonu, z naszego miasta, taki i taki, ma takie konkretne osiągnięcia, i wcześniej już wiedzieliśmy,
na mecie, kto praktycznie zwyciężył, bo on wszystkich znał. Tyle lat, będąc komentatorem na naszych zawodach szkolnych, znał rzeczywiście wszystkich, gdzie nie pojechał, czy w kamionie, na biegach, znał wszystkich, witał się z dziadkami, z rodzicami i już mówił wcześniej, że o, tutaj na pewno dziadkowie kibicują, za chwilę przychodził dziadek oczywiście do Sylwka. Także jedyną wadą Sylwka było to, że nie pozostawił następcy. Ciągle mu żeśmy mówili, że powinien ktoś z nim przyjeżdżać na te zawody i komentować z nim. I niestety na dzień dzisiejszy tego nam brakuje. I to jest największy mankament naszych teraz zawodów, że te zawody są ciche. Są ciche na całym Mazowszu. Są ciche zawody. Oczywiście. Bo Sylwek zawodnik bieg, ale on potrafi powiedzieć brata, siostrę, ojca, dwójka, babcie. A ja bym chciał jeszcze jedno, co zawsze mam, jak mówię o Sylwku, zapominam, a teraz nie zapomniałem. Chciałbym pokreślić go olbrzymią jego pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. On im oddawał serce. Końcówka jego, on się tam zaczął realizować, prowadził znakomitą drużynę w tenisie stołowym. Potem każdemu niepełnosprawnemu to traktował go tak blisko swojego siebie, że ta różnica praktycznie u niego nie była zauważalna. On ich traktował na równi, dużo im pomagał, organizował, nie wiem, czy bezinteresownie, ja zawsze mi się wydawało, wydaje, zawody dla osób niepełnosprawnych, turnieje w tenisa stołowego w Warszawie, w jakieś... Tak było? Organizował takie, no, organizował dla tych, o tu są panowie, którzy są. A zresztą, tak, my wiemy, on organizował dużo zawodów, z nami wspólnie w Jutrzence, czyli w warsztatach terapii zajęciowej, w Chodakowie, no i tam miał kontakt z osobami właśnie niepełnosprawnymi i z tego co wiem, no to właśnie tenisem dużo się zajmował, no i prowadził wszystkie. Powiem jeszcze inaczej, no, gdy komentował zawody osób niepełnosprawnych, w których ja też często brałem udział ze względu na to, że tam mam syna w tych warsztatach terapii zajęciowej, to on potrafił, będąc z nami na zawodach wiązownej, na przykład poza Warszawą, tak jak pan mówił przed chwilą, on potrafił z daleka powiedzieć, że biegnie ojciec z synem z Chodakowa z warsztatów terapii zajęciowej. Biegnie ojciec z synem i potrafił powiedzieć po nazwisku. Także ta integracja jego nie miała końca. Natomiast za to jestem mu wdzięczny, bo drugiego takiego człowieka, który będzie pamiętał nas po nazwisku, to pewnie nie będzie. Dla takich amatorów, jak my jesteśmy, to była wielka rzecz. Także za to jesteśmy mu wdzięczni. On znał, tak jak moje wyniki, to przecież amatorem jestem. No, moje wyniki znał na pamięć, wiedział, gdzie jaki wynik osiągnął, w jakiej miejscowości. No. On o tym wiedział dokładnie. Myślę, że prowadził wiele zawodów sportowo-pożarniczych. Tu w Chodakowie, czy do Iłowa to jeździł, zaproszany był, bo to był honorowy człowiek i on się czuł tak jakby jednocześnie i strażak. Także ja znów osobiście odczułem to, że on też dzięki niemu po prostu dał mi takie skrzydła, że ja zacząłem tą straż promować, bo w sumie tak było, że biegało, a później to, że on właśnie czuł się w tej rodzinie strażackiej, to ja czułem takie zobowiązanie, że chciałbym ten zapał i pożarniczy też wykorzystać. No i co, że do kamiona przyjeżdżał, no był szanowany. No, w sumie ta cała stara ekipa tych nauczycieli, czy z piwowarczykiem świętej pamięci, no oni tworzyli taki duet, który no, naprawdę dał skrzydła kamionowi i były sukcesy. No, trzeba powiedzieć, że niezapomniany człowiek. Mnóstwo rzeczy. Jeszcze trzeba powiedzieć także, że w związku z tym, że miał siostrę w Domu Pomocy Społecznej, on tam ciągle organizował też jakieś zawody sportowe. Sam nieraz fundowałem jakieś nagrody dla uczestników takich turniei. On ciągle tam przebywał i rzeczywiście lubił pograć w szachy z wszystkimi. Wszystkimi oczywiście wygrywał, to trzeba jeszcze podkreślić. Tak samo i w ping-ponga jak grał, to też zawsze uczestniczył, nie tylko organizował, ale i uczestniczył w tych zawodach. Ja mogę powiedzieć ciekawostkę na temat grania w tenisa stołowego.
jak Sylwka ktoś nie znał, kiedyś byliśmy na takim spotkaniu w Warszawie na WF-ie i chłopcy sobie odbijali, a on mówi, co wygracie? Ja was ogram, mówi, jedną ręką. No tam zaczęli się przekomarzać, a on mówi, dobra, to ja ogram was. Nie pamiętam teraz, albo gdzie było, nie było przekłamania, czy grał lewą ręką, nie, czy grał deską, zwykłą deską, czy grał ręką. Faceta ograł, daję wam na świecie, ja to widziałem. Jak mówi się, że ktoś tam złamał rakietkę, to on ją roztrzaskał. Chłopak roztrzaskał, zaklinał się na rewanż. Grali, pamiętam, do takiego mini secika, zaklinał się, że wszystko, ten chłopak o duże pieniądze, żeby rewanż, tylko odwrócił się, mówi nie. Lubił niesamowicie wygrywać, tak jak każdy rasowy mężczyzna. Bo to na tym to wszystko polega, że każdy chce być naj, ale Sylwek był szczególnie naj. I macie rację, jak tak patrzę w przeszłość, to każde zawody szkolnego związku sportowego, czy zawody jakiekolwiek rangi, gdzie ja praktycznie jestem na wszystkich zawodach, straciły te zawody smak. Bo zawody muszą mieć smak wtedy, kiedy jest poziom sportowy, kiedy jest dobra organizacja i jest facet, co to przekaże. Na dzień dzisiejszy przykro mi powiedzieć o wszystkich naszych komentatorach, ale albo przestańcie mówić, albo zacznijcie się uczyć. Bo to rzecz jest nieosiągalna. Ja przepraszam, że to powiedziałem, ale to zawsze wiem, że każda impreza, kto by niekolwiek wziął się za mikrofon, to nie wytrzyma tej presji. Może się jakiś młody narodzi, Sylwek Rozrzeswiński, który będzie dobrze gadał i który będzie nie tylko gadał, ale znał się na sporcie, a Sylwek się znał na sporcie. Mamy przykład, ja nie słucham teraz w ogóle radia, bo po co? Bo słuchałem tylko wiadomości, kiedy, ale to widzę, że wszyscy państwo kiwacie głową, a bo tak było, no, ja słuchałem radia po to, żeby dowiedzieć się jakichś wyników. Jakiegoś komentarza, jakiegoś. A teraz ktoś tam mi coś powie, przeczyta z gazety, suchy wynik. A suchy wynik to ja sam mogę przeczytać. Ale suchy wynik to nie jest wynik. Tam trzeba być jakiś komentarz. Wprowadzić do tego wyniku, zrobić podłoże zakończenia z tego dnia. I raz w tygodniu, jak to powiedział Jurzyk, mogłem się do kogoś pochwalić, Radek Jurzyk, a teraz się nie mogę do nikogo pochwalić, bo nikogo to nie interesuje. Majdatku? Tak jest. Suje, no tak jest. Ale Sylwek był na imprezie, telefony podawał wszystkie wyniki. Oczywiście, słuchajcie, bieg się kończył o godzinie 13, na 13 na szkolnym związku, gdzie były mistrzostwa Mazowsza, a o godzinie pół godziny później już cała Polska mogła wiedzieć, mogła, jak chciała, o wynikach tych zawodów. To Sylwek przez telefon już wszystko podał. Oczywiście. Do radia, wszystkie okoliczne powiaty go zapraszały na komentatorkę. No często ja jeździłem, bo ja startowałem wszędzie. I w czasie powrotów przyjmował przez telefon wyniki i od razu dawał. Gdzieś tam na kartkę pisał, nie? W Łowiczu byliśmy na półmaratonie, wygrywa Ukrainiec. I on na temat tego Ukraińca mówi, że tam jakiś mistrz z Ukrainy 30 lat temu wygrał to. Ten podchodzi do niego, ten Ukrainiec. Skąd ty to wiesz? I wszystko, co do sekundy powiedział. Taki był. I się jeździ dużo po tych różnych imprezach, jak ja na festiwal biegowy jeżdżę do tego, to nie ma takiej komentatorki, jak to Sylwek mówił. Prosty przykład, ostatnie dwa półmaratony, raczej nie było Sylwestra, nie ma półmaratonu. No a bieg po tych olimpijskich, które robimy, nie mam kogo sprzedać. Powspominaliśmy, a teraz biegniemy. Powspominaliśmy, teraz biegniemy. Bardzo ładnie wspominaliśmy. Bardzo mi się to podobało. Dziękuję wszystkim za miły komentarz, za pełne słowa takiej otuchy, że będzie trochę lepiej i było dobrze. Jest dobrze.